Taka, no naprawdę taka przyjaciółka, mama, taka w ogóle, taka super. Tak, miała do siebie ogromny dystans, czasami potrafiła sobie nawet z siebie pożartować. I pamiętam taki tekst, że ktoś kiedyś krzyknął, o Boże. A ona z uśmiechem na twarzy powiedziała, że do Boga to jeszcze jej bardzo daleko. Czy Magda, zdecydowanie bym powiedział, że należy do tego grona osób, które, powiem tak, z którymi chciałbym pracować. O. Chyba najważniejsze jest to, żeby było takie pozytywne podejście do swojej pracy. I widać było, że w swoją pracę wkłada całe serce. Umiała zwrócić po prostu uwagę na takie szczegóły. Nie było widać jakiejś wielkiej różnicy, jednak to dostrzegała. Miała straszną cierpliwość do nich i była ciepła. Taka szkolna mama mówiła, że jest, bardzo nam ufa i że nas lubi. Nie chcieliśmy właśnie tego zaprzepaścić. Że to ona nam tak jakby dawała tą energię, żebyśmy się uczyli i żeby nam to wchodziło do tej głowy. Fantastyczna osoba. Myślę, że mając takich pedagogów, żadna szkoła by się nie powstydziła, naprawdę. Była cudowna na lekcji, ale też trzeba zaznaczyć to, że ona była taką niesamowicie, znaczy była, jest taką niesamowicie ciepłą osobą, tak w rzeczywistości, tak poza lekcjami. Zawsze można z nią porozmawiać, zawsze jakąś dobrą radą służyć.